mamy konie, proszę Państwa. No to ruszyliśmy. No i tak to się zaczęło, proszę Państwa. Jak na razie wyjechaliśmy ze środka. Piękne szutry. Można by rzec, że samo się jedzie. Oby nie było to zdradzieckie. Będziemy się łapać z traski. No i co? Zapraszam Was wszystkich do oglądania. Kłaki. Jak ostatnio. Jak ostatnio. Ja zobaczyć, gdzie jest. Gdzie jest kurwa kierownica, spoko. Liczę na to, że przełożyć to na mniejszy bór. Często, nie? Tak będzie bolał. Na pewno. Także powiem Wam wszystkim, że wszystkie nadzieje już w zasadzie umarły. Godzina 7.20. Zwycięzca, czyli Radek Gołębiowski, już nas wyprzedził na 18 kilometrze. Także no jednak nie wygramy, Daniel. No, nie wiem. Nam pozostaje tylko przygoda i w zasadzie dobra zabawa. No. Legendarne 5%. Nie, to nikt nie mówił 5%. Dobra. Jeszcze będzie kilka. Wykazać. Właśnie. 18 kilometr. Zaczęły się piachy. Kilometr. Trasa jest idealnie, równiutkie szuterki. Wiadomo, zdarzają się jakieś odcinki piaszczyste, ale naprawdę trasa jest wybitna. Także nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się tym wszystkim cieszyć. Pozdro. Lecimy dalej. Nie tylko samymi szutrami człowiek żyje. Trzeba o tym pamiętać. Takie odcinki też na nas czekają podczas maratonu, także... pójdzie się zmęczyć człowiek. No. I tak jak wspominaliśmy, piciu, amciu, co pół godzinki piciu, ja co godzinkę amciu. No i powiem Wam, że to jest kwintesencja gravelingu. Piękne szutrostrady, trochę asfaltu, wiadomo, piasek też się trafi, trafi się to się trafi. Na 500 km nie może być inaczej. Także... my jedziemy po swoje 61 km. Ekipa jest piękna. Łapiemy się. Zrobiła nam się silna ekipa. Wystartowaliśmy w zasadzie w 15 osób. 4 osoby docelowo mieliśmy jechać. No ale dołączyło do nas dwóch zawodników, także nieźle, nieźle. To trasa na razie jest bajka. 95 km. Tarnowa Wola. Dojeżdżamy na bufecik. Oczywiście, że skręcamy! Pit stopik, rosołek, coś pięknego. 95 km, bufecik, rosołek, bananek, arbuzik, woda, piwko naprzeciwko. Piękna sprawa. Następny przystanek, pewnie Janów Lubelski. Zalewik, obiadek.
klasyka ultramaratonów. Płyty. Płyty na ultra muszą być. No, także dobrze to już chyba było. 116 km. Dzień dobry, łąki, krzaki, chaszcze. Łąki bąki, jak to mówią. Ładnie, ładnie. Tu jest, proszę. Proszę Państwa. Nie ma się co pompować. Nie ma. Piękny pit stop zorganizowany na 131 kilometrze. Lemoniada, woda, bananki, arbus. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. No, całkiem dużo asfaltów. 144 kilometr. 13:40 i tak sobie lecimy. No cóż, zobaczymy. Wesele, kolejny przepad. No cud miód szuterki na Galicji. Dojeżdża Daniel. Gdzie byłeś, jak ciebie nie było? Piotrowi się coś stało, dzwonił do mnie, nie wiem nic, bo zaś wtedy. Fajnie, tylko rozgrzałem się tutaj, zaczęli się obijać. Kurde, masakra jakaś. Zrobię ci wiatru. A daj, to później ja ci zrobię. Trochę nam się peleton wykruszył. Zostaliśmy chwilowo z Danielem we dwóch. Nie to, że gonimy czy coś, no. Tylko wiecie, każdy tam na chwilę musi swoim tempem pojechać czy coś. Także my teraz sobie jedziemy swoim tempem, reszta została troszkę z tyłu. Nie gonimy, myślę, że w okolicach Janowa nas dojadą, nie? Ale co będzie, zobaczymy. Chłodzisz się? Konika. 190 km, Janów Lubelski, zalew. A, takiego nie kupisz. No i co, pit stopik. Dziękuję za batonika. I co? O. Nie chcę nic zapeszać, ale jest tak dobrze, nie? Lepiej niż dobrze. Jest dużo lepiej niż dobrze. Ale zobaczymy. No i wyjechaliśmy z Janowa. Daj telefon, no. Także do Biłgoraja 4 dyszki. Tam pit stopik na Weronie. Szlaki do bicia, zbicia. Wiesz, jak to w życiu bywa, nie? 208 km. Odcinek specjalny Galicja Gravel Race. Roztocze 2022. A za chwilę wjedziemy na trak janowski. Piasek, woda, błoto. Kochany roztocze. Dobrze przyjechać do siebie na ultramaraton, no. Także wiecie, to już koniec. Do Andrzejówki wjechaliśmy. Rok. No dzisiaj mamy rocznicę. Nie da się ukryć. Ale jesteśmy w całkiem innym miejscu, co chodzi o
przygotowanie, kondycję, zachowanie. Życie. Wszystko. Ale rok. Ale dalej go nie lubię. Sama. Dlatego razem jeździmy, wiecie, bo takie wyjazdy kształtują ludzi i tak się potem nie lubicie, i tak się potem nie lubicie, więc wybierajcie tych ludzi, których nie lubicie, bo szkoda później, wiecie, rezygnować ze znajomych, nie? Ale rok. Nie wiem jak ty, ale ja naprawdę czekałem na to rok, odkąd wróciliśmy z sabatu. Dobrze nam idzie nawet. 18:43, 12 godzin za nami, 220 km. I nie zamierzamy się zatrzymywać. Nie zamierzamy się zatrzymywać. Ani dziś, ani jutro. Los chce ze mną grać w pokera. Tak? Muzyka. Mam taką lepszą. No i tak sobie powoli o 19:06 dojeżdżamy do Biłgoraja. 230 km. Zrobiło się chłodniej. Jedzie się sympatyczniej. I proszę Państwa, żwawym tempem o 19:23 powoli dojeżdżamy do Biłgoraja. Tam na CPN-ie się ładujemy opór i rowerem przez Roztocze. Nocy. Także pięknie, pięknie. A my przejeżdżamy przez obwodnicę w Biłgoraju. Proszę Państwa, 250. Kto jest w połowie? Dobreściaki. Same asy są w połowie, proszę Państwa. Godzina 20:30, 14 godzin, 250 km, połowa trasy. Teraz rzeczy się prawdziwa zabawa. Słuchajcie, GoPro padło, ale to i tak nie ma sensu trochę nagrywania teraz o tej godzinie. GoPro, bo no nic nie będzie oddawało, także noc będzie rejestrowana telefonem, zobaczymy jak to będzie wyglądać, a GoPro wymienię baterię po prostu rano. Przypomnisz mi, że wymienię baterię w GoPro da. Rano? Także rano będę pamiętał o swoich bateriach. Będzie dobrze. Który ja powiedziałem? 300. A, przepraszam, to nie ja, to zmęczenie, nie? Czy wypych w środku nocy po 300 km to wstyd? Po prawie 24 godzinach zostało nam 100 km do celu.